Stany Zjednoczone są gotowe na każdą ewentualność w związku z kryzysem ukraińskim, podkreślił amerykański sekretarz stanu. Antony Blinken będzie dziś forsował drogę dyplomatyczną w rozmowie telefonicznej z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowym. Blinken zaznaczył, że poinformuje rosyjskiego ministra spraw zagranicznych o surowcach. To jeszcze do Kijowa się teraz przeniesie. Zawód słychać w głosie polskich skoczków to Piotr Żyła, wcześniej Kamil Stoch, który ze łzami w oczach mówi: dałem z siebie wszystko, no widocznie nie zasłużyłem. Zasłużył, tylko po prostu szczęścia brakło. To takie komentarze dzisiaj polskich skoczków na gorąco po skokach. To jeszcze posłuchajmy trenera Michała Doleżala. I to są profesjonaliści, dali z siebie wszystko, więc z czasem i szczęście przyjdzie i będziemy mogli razem z nimi cieszyć się z medali. Mamy nadzieję, trzymamy kciuki oczywiście i cały czas kibicujemy. Będziemy tam wracać, będziemy wracać również po komentarze. Ale teraz w Dniu na Żywo te najnowsze dane dotyczące ceny za prąd, a opłaty klimatyczne. Rząd i państwowe spółki utrzymują, że za wysokie ceny energii w 60% odpowiada unijna polityka klimatyczna. Eksperci mówią, że to 23%, bo to opłaty za emisję CO2. Te opłaty trafiają nie do unijnego budżetu, ale do budżetu państwa. A polskie elektrownie je płacą, bo to rząd postawił na węgiel. Magda Ucjan. O, za chwilę wracamy do państwa z kolejnymi informacjami. Czternasta 30 to dzień na żywo w TVN24. Zimowe Igrzyska Olimpijskie to miał być nasz dzień, to mógł być nasz dzień. Jeśli chodzi o skoczków, niewiele zabrakło do medalu, do brązowego medalu. Na czwartym miejscu wylądował Kamil Stoch. Kacper Merk. A my teraz przeniesiemy się do Kijowa, bo wczoraj z Białego Domu wyszedł komunikat, popłynął taki komunikat o możliwym ataku ze strony Rosji na Ukrainę. Dziś rozmowy zostały zapowiedziane, rozmowy na najwyższym szczycie, bo rosyjski prezydent i amerykański prezydent mają przeprowadzić rozmowę telefoniczną. Również szefowie dyplomacji, zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Rosji, też mają rozmawiać. Ma być też rozmowa prezydenta Rosji Władimira Putina z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. To są wszystko kroki dyplomatyczne w celu deeskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. A Kijów jak reaguje? Marszem jedności. Mieszkańcy demonstrują jedność w obliczu groźby rosyjskiej inwazji. Na miejscu jest nasz specjalny konfliktem zbrojnym. Jest większy niż kiedykolwiek. Mobilizacja taka, jakiej dotąd nie było. Stany Zjednoczone podejmują wzmożone wysiłki dyplomatyczne, by nie dopuścić do inwazji Rosji na Ukrainę. Wczoraj odbyły się sojusznicze rozmowy na szczycie. Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 3000 żołnierzy w najbliższych dniach, potwierdził to amerykański Departament Obrony. Szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak napisał w mediach społecznościowych, że rozmawiał w tej sprawie z amerykańskim sekretarzem obrony i podkreślił, że Polska jest gotowa w każdej chwili na przyjęcie amerykańskich wojskowych. Amerykańska obecność ma wzmocnić wschodnią flankę NATO. Na żywo trwa. Za chwilę do państwa wracamy i będziemy mieć najnowsze informacje po rozmowie Siergieja Ławrowa z Antonim Blinkenem, bo ta rozmowa już się odbyła, szczegóły już za chwilę.